Witam Was w kolejnym odcinku Spec Simulator X. Słuchajcie, event już trochę trwa, mamy trochę eventowej waluty, to czas wydropić jakiegoś huge peta i oczywiście zdobyć jakieś pety dla Was. Jeżeli by ktoś się zastanawiał, skąd tyle mam eventowej waluty, to oczywiście Pet Daker, to jest najlepszy sposób na zdobywanie właśnie jej. No dobra, ja się biorę za otwieranie, widzimy się później, no chyba, że wydropię coś ciekawego. Słuchajcie, otwieramy ponad 5 godzin, a tu taka niespodzianka, wydropiliśmy nowego huge peta. Ja jestem już zadowolony z eventu, wydropiliśmy nowego huge peta do kolekcji. W sumie ten event zapowiada się podobnie jak poprzedni. No dobra, nie zapeszam, bo jeszcze przestaną nam dropić. Dobra, ja lecę dalej otwierać i widzimy się już jutro. Witam Was dnia kolejnego, akurat mamy event z szukaniem jajek, ale dzisiaj nie o tym. Sprawdźmy sobie, czy mamy jakiegoś nowego huge peta. Niestety z tego co widzę to nie, to jest ten wczorajszy. Jedyne co przybyło to oczywiście nowe eventowe mityki. W sumie secretów też trochę dropło. O patrzcie, jednego dropnęliśmy w wersji Gold Shiny. Szkoda, że nie Rainbow, bo byśmy zrobili go Dark Matter. No dobra, nie poddajemy się i lecimy dalej otwierać. Widzimy się później. Słuchajcie, to jest następny dzień. Niestety w nocy grę mi skraszowało, więc nie otwieraliśmy całej nocy. Sprawdźmy, czy dopisało nam szczęście i zdobyliśmy nowego huge peta. Słuchajcie, z tego co widzę, to niestety nie, mamy tylko tego jednego. A tak dobrze zaczęliśmy event. Mam nadzieję, że jeszcze trochę szczęścia mamy i do końca eventu dropniemy coś. Bez zbędnego gadania, ja lecę dalej otwierać jajka. I widzimy się już jutro. Witam Was dnia trzeciego i ostatniego, ale to jeszcze nie koniec otwierania jajek. Ponieważ będziemy je otwierać jeszcze do końca dnia, ale sprawdźmy sobie najpierw, czy coś nam dropło. Oj, z tego co już widzę, to niestety nie. W sumie nawet ich sporo już wydropiło, prawie 25 tysięcy. Więc ciągle mamy szansę na wydropienie jego. Słuchajcie, zmieniając trochę temat, sprawdzimy sobie gifty od Was. O kurde, myślałem, że ich jest trochę mniej, aktualnie jest ich 43. No dobra, lecimy na szybko oczywiście. Pierwszy gift od Xeric Games, bardzo dziękuję i oczywiście Cię pozdrawiam. Następny jest od Bartka, bardzo dziękuję i również Cię pozdrawiam. Kolejny jest od Xeric Szpak, bardzo dziękuję i oczywiście Cię pozdrawiam. O proszę, kilka wysłałeś. Następny jest od Igora, bardzo dziękuję i oczywiście Cię pozdrawiam. Niestety nie dodaję do znajomych. Następne są od Haksiu, bardzo dziękuję i oczywiście Cię pozdrawiam. O proszę, jakie fajne. Bardzo dziękuję, zaraz Ci je odeślę. Kolejny jest od Hugo, bardzo dziękuję i oczywiście Cię pozdrawiam. Następny jest od Adasiek, bardzo dziękuję i oczywiście Cię pozdrawiam. Następny jest od Bartka, bardzo dziękuję i oczywiście Cię pozdrawiam. Następny jest od Karolek, ale wydaje mi się, że to jest pet odrzucony. Ale nie mam 100% pewności, oczywiście Cię pozdrawiam. Następny jest od Mańka, bardzo dziękuję i oczywiście Cię pozdrawiam. Następny jest od Igorka, wow, 350 milionów, bardzo dziękuję i oczywiście Cię pozdrawiam. Następny jest od Bartka, bardzo dziękuję i oczywiście Cię pozdrawiam. Kolejny jest od Szeryfka, bardzo dziękuję i oczywiście Cię pozdrawiam. Kolejne są od Hugo, bardzo dziękuję i oczywiście Cię pozdrawiam. Następny jest od Kreatywna Nazwa, bardzo ciekawy nick, oczywiście dziękuję i oczywiście Cię pozdrawiam. Kolejny prezent od Bartka, 10 milionów, bardzo dziękuję i oczywiście Cię pozdrawiam. Następny prezent jest od Popcat, a to ciekawe, bo ja w żadnym losowaniu na live nie brałem udziału, ale dziękuję i oczywiście Cię pozdrawiam. Kolejne są od Szeryfka, bardzo dziękuję i oczywiście Ciebie pozdrawiam. O proszę, ten jest nawet shiny. Następny jest od Pandy, wow, 300 milionów, bardzo dziękuję i oczywiście Cię pozdrawiam. Następny jest od Bartka, bardzo dziękuję i oczywiście Cię pozdrawiam. Kolejny jest znowu od Pandy, bardzo dziękuję i również Cię pozdrawiam. Następny jest od Mikito, bardzo dziękuję i oczywiście Cię pozdrawiam. Kolejny jest od Wiktorka, bardzo dziękuję i oczywiście Cię pozdrawiam. Kolejny jest od Szeryfka, bardzo dziękuję i oczywiście Cię pozdrawiam. Cieszę się, że Ci się podobają moje filmy. Następny jest od Franka, bardzo dziękuję i oczywiście Cię pozdrawiam. Następny znowu od Szeryfka, jeszcze raz dzięki i oczywiście Cię pozdrawiam. Następny jest od Natalii, bardzo dziękuję i oczywiście Cię pozdrawiam. Kolejny jest od Bartka, bardzo dziękuję i oczywiście Cię pozdrawiam. Kolejne są od Mizena, bardzo dziękuję i oczywiście Cię pozdrawiam. Co do live'a, to nie wiem kiedy kolejny, to był pierwszy, mam nadzieję, że nie ostatni. Kolejny jest od Krecika, bardzo dziękuję i oczywiście Cię pozdrawiam. Następny jest od Franka, bardzo dziękuję i oczywiście Cię pozdrawiam. Kolejny jest od Bartka, wow, 100 milionów diamentów, bardzo dziękuję i oczywiście Cię pozdrawiam.
Następny jest od Adaśka. Wow, 50 milionów diamentów. Bardzo dziękuję i oczywiście Cię pozdrawiam. I to właśnie jest ostatni prezent od Was. Jeszcze raz za wszystkie dziękuję. Jeżeli ktoś by chciał do mnie wysłać jakiegoś gifta, to w opisie tego filmiku macie link do mojego profilu na Robloxie. Koniec tego gadania. Myślałem, że zajmie to nam trochę mniej czasu. Ja lecę dalej otwierać jajka i widzimy się później. Witam Was wieczorem, już minęły ponad 72 godziny, odkąd zaczęliśmy otwierać. Oczywiście w międzyczasie chodziliśmy na mini-event i szukaliśmy jajek. Czas sprawdzić, jak wygląda nasza sytuacja z eventowymi huge petami. Mam nadzieję, że jeszcze coś zdobyliśmy oprócz tego pierwszego. Niestety, z tego co widzę, oprócz tego jednego, którego wydropiliśmy na samym początku, nie zdobyliśmy żadnych innych huge petów. No nic, jeszcze do końca eventu zostało parę dni, więc cały czas mamy szansę na zdobycie nowych huge petów. Ja na pewno jeszcze się nie poddam i będę próbował zdobyć jeszcze jakieś huge pety. Piszcie w komentarzach, czy Wam się udało zdobyć jakiegoś eventowego huge peta. Oczywiście, tak jak co odcinek, mam dla Was przygotowane nowe pety. Tym razem są to wielkanocne Yeti w wersji Dark Matter. Aby otrzymać takiego peta, wystarczy napisać jakiś ładny komentarz oraz Wasz nick z gry. Mam ich sporo, więc powinno wystarczyć dla wszystkich. W dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że Wam on się spodobał. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania, jest nas coraz więcej, za co bardzo dziękuję. I widzimy się w kolejnym odcinku, już jutro. Na razie!